Dzień dobry, Monika Taranczewska dzieje się prosto ze szczytu Ochoditej. Tak, udało mi się tutaj wejść, a dzisiaj będziemy w Beskidach, a dokładnie w Istebnej na 25. urodzinach. Porozmawiamy z mieszkańcami, zapytamy się, jakie plany ma zespół Pektus oraz pokażę Wam i podpowiem, jaką książkę zabrać ze sobą na wakacje. Teraz mam dla Was coś ciekawego. Książka Dariusz, wspaniały niedoskonały. Jest to historia o irańskim nastolatku, który nie do końca czuje się sobą, mieszka w Ameryce, ale więcej wie o hobbitach i o Star Treku niż o kontaktach z rówieśnikami. Między innymi ta książka, jak i dwa vouchery, rodzinne vouchery do Muzeum Wsi Kieleckiej do zdobycia w konkursie po naszym programie na Facebooku Telewizji TVS. Jak zwykle w naszym programie opowiemy Wam, gdzie warto bywać, a ze mną Aneta Legierska, śląska góralka. No właśnie, jako śląska góralka, powiedz mi, co takiego fajnego dzieje się w Beskidach, albo tutaj, gdzie jesteśmy, w Istebnej. Tych wydarzeń przez całe wakacje w Beskidach jest bardzo dużo. Praktycznie wszystkie miasta, gminy, wioski dbają o to, żeby goście, którzy do nich przyjeżdżają na czas wakacji i jesieni, byli zadowoleni i mogli brać udział w różnych wydarzeniach i sportowych, i kulturalnych. Ale takim największym naszym świętem jest Tydzień Kultury Beskidzkiej. No właśnie, powiedz mi, od kiedy ten Tydzień Kultury Beskidzkiej się zaczyna i co takiego mogą odwiedzający tutaj zobaczyć? Tydzień Kultury Beskidzkiej trwa w zasadzie 9 dni. Jest to jedno z największych świąt folkloru, jeśli chodzi o tę część Europy i największe wydarzenie w Polsce. W tym roku odbędzie się od 30 lipca do 7 sierpnia. Zawsze co roku jest to przełom lipca i sierpnia. Odbędzie się już po raz 59. Wydarzenie to odbywa się na 5 dużych scenach w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, a także w województwie małopolskim w Oświęcimiu i w Makowie Podhalańskim. Natomiast są jeszcze 3 sceny małe. To jest Ujsoły, gdzie mamy Wawrzyńcowe Chudy, to jest Istebna, Festyn Istebniański i dzisiaj na Zaolciu, czyli w Republice Czeskiej, Górolskie Święto w Jabłonkowie. Tam te wydarzenia dzieją się przez weekend. Natomiast na tych 5 dużych scenach codziennie od soboty do następnej niedzieli i w tygodniu od godziny 17 do późnych godzin nocnych. Czyli wszyscy, którzy przyjadą w tych dniach właśnie do tych miejscowości, mogą dobrze się bawić, poznać kulturę. A co takiego jeszcze byś im poleciła? To wydarzenie trwa przez 9 dni. Przyjeżdża blisko 100 zespołów z całego świata, 20 zespołów zagranicznych, blisko 80 zespołów z Polski, 4000 tancerzy, muzyków, śpiewaków, którzy występują na 5 scenach. Bezpłatnie można przyjść i zobaczyć w tym roku między innymi Wyspy Zielonego Przylądka, czy Indie, czy kraj Basków z Hiszpanii, ale też oczywiście naszych sąsiadów ze Słowacji, z Czech i całe Bałkany, Chorwacja, Macedonia, inne kraje, no i oczywiście cała nasza piękna polska kultura od Kaszub przez Podlasie po góry, więc na pewno jest co zobaczyć. Organizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej przy wsparciu budżetu województwa śląskiego. 59. edycja to już naprawdę kawał czasu i dzięki temu, dzięki takim wydarzeniom osoby mieszkające na Śląsku, ale nie tylko, bo z okolic mogą przyjechać i mogą poznać tę całą kulturę, a Istebna czy całe Beskidy naprawdę kryją ze sobą dużo, bo nie tylko zimą, ale też latem można tutaj spędzić miło czas. Właśnie, czy mogłabyś nam zdradzić jakieś fajne miejsca, gdzie moglibyśmy się wybrać? Oczywiście tych miejsc jest bardzo dużo, dodam tylko, że przy Tygodniu Kultury Beskidzkiej jest także możliwość odwiedzenia stoisk rękodzielników, którzy przyjeżdżają z całej Polski. Także można też piękne pamiątki zakupić, unikatowe, jeśli chodzi o ten tydzień. Oprócz koronek oczywiście rękodzieło
z drewna, z ceramiki, jest także góralskie jedzenie w ramach tego, wszystko oczywiście ekologicznie i ręcznie robione. No a w ciągu dnia przed koncertami warto się udać do wszystkich miejsc w Beskidach, które są otwarte, i tych rekreacyjnych, sportowych, jak wyjazdy kolejami na szczyty gór, jak pętle, które są przygotowane zarówno do turystyki pieszej, jak i rowerowej, ale też te perełki, jak muzea regionalne, na przykład w Jaworzynce na Grapie, czy tutaj Kurna Chata, czy w Koniakowie Centrum Koronki Koniakowskiej, Centrum Pasterskie, gdzie dzieci, młodzież mogą spróbować rękodzieła, mogą same zrobić pamiątkę z wełny, mogą nauczyć się heklować, ale mogą też podjechać do Żywca nad jezioro, do Wisły, na Zameczek Prezydencki i do wszystkich miejsc. Czyli wakacje mogą być aktywne w górach, nie tylko zimą, ale również latem. Za to Ci bardzo dziękuję, że nam przybliżyłaś historię i ciekawe miejsca w Istebnej. Mam dla Was jeszcze dwa ciekawe wydarzenia. Między innymi jest to koncert Solidarni z Ukrainą, który już teraz trwa w Rudzie Śląskiej na placu Jana Pawła II. Tam wystąpią tacy artyści jak Kasia Piowczyk i Piotr Herdzina oraz artyści z Ukrainy. Będzie też kolejny koncert z tego samego tytułu. Będziemy też pomagać Ukrainie w najbliższą niedzielę o godzinie 16 w Parku Śląskim w Kręgu Tanecznym. Tam również artyści związani z naszą stacją, którzy specjalnie dla Was zaśpiewają. A ja tylko przypomnę, że Telewizja TVS wraz z Fundacją TVS od początku wspierają Ukrainę. Tylko jeden moment mam w pamięci. No właśnie, jaki Wy macie moment w pamięci? Istebna. Dobrze? Bardzo dobrze, ale powiedzcie mi, tyle lat bycia na scenie, tyle lat grania, teraz po krótkiej przerwie, no właśnie, te emocje duże? No cieszymy się, że ludzie są spragnieni właśnie tych plenerowych imprez, koncertów. Nasz sezon jest zaplanowany praktycznie do września, więc dużo gramy, przemieszczamy się po Polsce. Wczoraj graliśmy w Iławie, w piątek w Białymstoku, dzisiaj Istebna, więc cieszymy się, że pogoda nawet jest taka niepewna, ale myślę, że jak Pektus gra, to nie leje, więc przyjdą ludzie i będzie super. To w takim razie już wiemy, są. Już są, a, tak, w takim razie wiemy, myślę, że za pół godziny zaczniemy, tak. Jakoś, mniej więcej. Słuchajcie, wiemy, że cały czas jesteście w trasie koncertowej po tej przerwie, tak jak tutaj powiedzieliśmy. No właśnie, a jakie plany wakacyjne, bo trwają wakacje? No my mamy wakacje z publicznością, bo to jest nasza pasja i to kochamy robić po prostu. Gramy swoją muzykę, gramy piosenki właściwie z wszystkich poprzednich płyt. I z tej najnowszej, Pektus Kobiety, Wojciech Młynarski, to są piosenki też wakacyjne, nieznane dotąd wiersze Wojciecha Młynarskiego o podróżowaniu, o przemieszczaniu się, poznawaniu nowych ludzi, nowych miejsc, więc to wszystko się wpisuje jakby w nasz zawód, w naszą pasję, no i bardzo się cieszymy, że wreszcie ten COVID się skończył, że możemy się spotykać z ludźmi i po prostu robić to, co umiemy. No ale właśnie powiedzcie mi, jesteście cały czas w podróży, cały czas ze sobą. Jak bracia, którzy na co dzień są w pracy, też mają ze sobą kontakt po tej pracy? To dobrze, że jesteśmy we dwóch i możemy o nich powiedzieć. Co mi powiecie? Gdzie jest tam ta dwójka? Ktoś widział? Czyli macie takie momenty, że jesteście też sami? Po prostu o pewnych rzeczach nie rozmawiamy. Każdy ma oddzielny pokój w hotelu, więc wszelkie jakieś nieporozumienia znikają na drugi plan. Jeśli cokolwiek między nami się zaogni, gdzieś tam wewnętrznie coś się pojawi, to jest nasza mama, bo ona rzadko jeździ na koncerty, a dzisiaj akurat wybrała, mówi, gracie w Istebnej, no to jadę z wami. I rzeczywiście Bogusia przyjechała z nami. Więc jak coś, to będzie... A w takim razie powiedzcie mi, a wakacyjne plany?
osobno czy razem z braćmi? My planujemy coś w listopadzie sobie zorganizować, bo to taki miesiąc właściwie po moich urodzinach, po zaduszkach i też przed sezonem takim świąteczno-noworocznym. Więc na pewno kilka dni znajdziemy. Ryzyko jest takie, że też wyjedziemy wspólnie, więc... A możemy powiedzieć na przykład, czym zaskoczycie swoich fanów w następnym, powiedzmy, sezonie? Nie już tym letnim, ale od września. Za niecałe 3 lata zespół Pectus będzie obchodził jubileusz 20-lecia istnienia, więc nie chcemy na razie zdradzać, ale pracujemy w studiu, szykujemy coś fajnego, może jakiś singiel. W przyszłym roku zobaczymy. Plany są, ale w dzisiejszych czasach trzeba się po prostu na chwilę czasem zatrzymać, żeby potem coś dobrego pokazać. No tak, a ja przede wszystkim koncentruję się teraz na takiej mojej nowej roli, aczkolwiek rola przygotowana, bo całe lata edukacji mojej i studiów muzycznych w Rzeszowie na Uniwersytecie obligują mnie do tego, żeby oceniać też ludzi i będę na jesieni z Państwem się spotykał w jury w The Voice of Senior, więc zapraszam serdecznie do oglądania. Na pewno będzie się dużo działo wokół naszego zespołu i też będziemy się starali z naszego doświadczenia doradzać ludziom, którzy chcieliby taką przygodę. No właśnie, a ta przygoda z muzyką jest trudna? Jest trudna, jest bardzo wymagająca przede wszystkim dla naszych bliskich, bo to jest duża rozłąka, bardzo dużo podróżujemy i rzeczywiście ta wyrozumiałość naszych bliskich, naszych rodzin jest tutaj bardzo w cenie i bardzo to doceniamy, że nas wspierają. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić w całym tym sezonie muzycznym letnim. No i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy wszystkich telewidzów. Silencja. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Żegnamy się już z Państwem z Istebnej. Dziękuję, że byliście ze mną. Chciałam Wam przypomnieć o konkursie, który zaraz po zakończeniu programu na Facebooku Telewizji TVS do wygrania książka i 2 rodzinne vouchery do Muzeum Wsi Kieleckiej. Następny odcinek będzie prosto z Parku Śląskiego, który poprowadzi nasza redakcyjna koleżanka Monika Herman. To był sen, piękny sen, w Barcelonie, w San André. Czy panie mają wspólny cel? Komu kłamstwo, komu śmiech? Trzeba mocno wierzyć, że miłość najważniejsza jest. Bliżej słońca, bliżej gwiazd, tutaj wszystko może się stać. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. To był sen, wspomnień sen, o Barcelonie w San André. Nowa miłość liczy się, może była, może nie. W kieszeniach tylko grosze 3, których nie zabierze nikt. Przyjaźni co w gałęziach gra, w Barcelonie bliżej gwiazd. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. Szczęście jest
jest tak bardzo blisko. Jeśli tego chcesz, marzeniami zbuduj przyszłość.